miłości do ludzi, o miłości do zwierząt, o życiu i o książkach. O tym wszystkim będzie mowa w dzisiejszym odcinku z cyklu Zaczytani. Tym razem książki warte polecenia wybrała dla Państwa Józefa Witas z księgarni Agora. Dzień dobry Państwu. Wakacje już minęły. Jednak lubimy wspominać, czasami w rozmowach przewijają się motywy właśnie ze spędzonych wakacji. Aby pozostać jeszcze w tym klimacie, proponuję książkę, która została wydana w tym roku i zawiera 12 wakacyjnych opowieści. Są to opowieści związane z miłością, bo przecież w czasie wakacji najłatwiej o uczucia. Przychodzą nie wiadomo skąd, czasami od jednych ludzi uciekamy, do drugich lgniemy. I to wszystko właśnie jest w tej książce. Ktoś mnie pokocha. 12 różnych autorów. Wybrane są opowiadania przez Stefanię Parkins. To jest już drugi wybór. W ubiegłym roku w listopadzie ukazała się książka Podaruj mi miłość, która także zawierała 12 opowiadań różnych autorów. I tamte, i te opowiadania podbiły serca młodych czytelników. Opowiadania są przeznaczone dla młodzieży, jednak zawierają wiele różnych wątków, także warto, aby przeczytali je również i starsi. Chociażby z tego względu, że młodzież ma inne problemy, my o tych problemach zapominamy, a zmagają się z okresem dorastania. No cóż, problemy rodzinne, które tutaj są zauważane niejednokrotnie, rozwody rodziców, choroby rodziców, w jakiś tam sposób na pewno na tą młodzież wpływają. Nie wiemy, dlaczego ta młodzież jest rozdrażniona czasami. Musimy jej więcej poświęcić czasu, a w tych opowiadaniach ten punkt widzenia nastolatków dojrzewających na wiele różnych problemów otworzy nam oczy również i starszym, bo przeważnie tak jest, że zapominamy, jak to było, kiedy sami byliśmy młodzi. Ktoś mnie pokocha. Wspaniałe opowiadania, warto po nie sięgnąć, tym bardziej, że są tutaj różne rodzaje miłości. Tolerancja na miłość, przewijają się opowiadania związane z miłością do tej samej płci. Ta tolerancja czasami nam jest bardzo potrzebna. Po prostu warto po te opowiadania sięgnąć, nie tylko po to, aby sobie przypomnieć plaże, słońce, góry, ale również właśnie tę stronę psychiczną młodych ludzi. Serdecznie polecam. Aby pozostać w klimatach jeszcze takich wakacyjno-podróżniczych, a już przejść do poważniejszych tematów i jesieni, wybrałam dla Państwa Życie, to jednak strata jest, i Kucając Andrzeja Stasiuka. Nie są to już nowości, ale no po prostu dopiero teraz udało mi się w czasie wakacji do tych książek sięgnąć. I uważam, że warte są naprawdę przeczytania. Jest to kolejny wywiad Rzeka, których ostatnio ukazało się bardzo dużo, ale nie wszystkie zasługują na uwagę. Natomiast ta książka godna jest na pewno polecenia. Andrzej Stasiuk, eseista, podróżnik, założyciel wydawnictwa Czarne, prowadzi je razem ze swoją żoną Moniką. Mieszka w Wołowcu, w Beskidzie Niskim, z daleka od ludzi, ma niewielu przyjaciół, unika środowiska literackiego, przyjaźni się zaledwie z kilkoma profesorami, literatami. Wśród nich jest Stanisław Bereś, którego mieliśmy kiedyś okazję gościć również w naszej księgarni. No i nie lubi również dziennikarzy, ale akurat Dorota Wodecka zdobyła jego zaufanie. I jest to rezultat ich właśnie luźnych rozmów. Te rozmowy były przeprowadzane w przeciągu 6 lat w różnych miejscach, w jej domu, w jego domu, w samochodzie.
Są to bardzo takie rozmowy, no po prostu przyjacielskie. Dorota Wodecka jest bardzo ciekawa spojrzenia Andrzeja Stasiuka na różne problemy, bardzo trudne czasami, i o nich sobie po prostu rozmawiają. Nie ukrywa tutaj ani swojej przeszłości, ani tego, że miał problemy z alkoholizmem, ani tego, że siedział w więzieniu. Pięknie mówi o miłości do swojej żony, do zwierząt, do tego wszystkiego, co go otacza. Przewija się tutaj tak wiele problemów, że trudno o nich wszystkich opowiedzieć. Po prostu trzeba sięgnąć po tę książkę. Zwraca moją uwagę fakt podejścia do własnej matki, do tej czułości, którą syn gdzieś tam w środku nosi, i jest tutaj taki wzruszający moment, kiedy mówi, że no mama nie zdążyła przeczytać wschodu i ten wschód włożyliśmy jej do trumny, bo przecież to książka o niej. Są tutaj zdania, które warto by było cytować, i jak się czyta w zasadzie książkę, to cały czas chce się po prostu wynotowywać, zakreślać, bo jest tak dużo takich po prostu stwierdzeń, które chcielibyśmy włączyć do swojego języka. Chociaż postrzegany jest jaki taki macho polskiej literatury, to na każdym kroku jednak wychodzi z niego ta taka prawdziwa wrażliwość. Bardzo mi się podoba również zakończenie i doskonale go rozumiem. Mówi o tym niebie, które my sobie wyobrażamy, a on widzi to swoje niebo. Olbrzymie przestrzenie, gdzie jest pustka, i mówi, że właśnie, żeby Bóg mu dał taką wielką Mongolię i tam, żeby jeszcze spotkał matkę, i wtedy będzie to dla niego prawdziwe niebo. Serdecznie polecam. Następną książką, którą właśnie przeczytałam w czasie wakacji, też Andrzeja Stasiuka, Kucając, nawet dokładnie nie wiedziałam, co to jest. Dopiero jak zaczęłam czytać, w zasadzie na końcu jest powiedziane, że są to wybory jego najciekawszych fragmentów na temat opisów przyrodniczych i na temat naszego stosunku do zwierząt. Ta przyroda tutaj opisana jest przepięknie. W sumie nie ma akcji, bo zaczyna się książka, jak gdzieś tam o 4 rano jedzie przez puste miasta i wyobraża sobie śpiących ludzi, jak to wszystko wygląda, i obserwuje krajobraz, który jest piękny, drzewa, po prostu to wszystko, co dzieje się za oknem, w taki stasiukowy sposób, bardzo poetycki, i tego nie da się przeczytać zbyt dużo. I tak jak właśnie wcześniej on sam mówi, że czyta po kilka kartek i odkłada niektórych autorów, tak samo i jego. Wystarczy jedno opowiadanie przeczytać po to, żeby za jakiś czas sięgnąć po następne. Bo każde z nich trzeba przemyśleć. Bardzo wzbudza naszą wyobraźnię, rozbudza naszą wyobraźnię i zmusza nas do refleksji nad światem, nad w ogóle życiem, nad właśnie naszym stosunkiem do zwierząt. Dlaczego tytuł jest Kucając? Dlatego, że każe nam zniżyć się, kucnąć z tej pozycji horyzontalnej i popatrzeć na ten świat oczami zwierząt, tak jak one widzą, jak one odczuwają, żebyśmy po prostu trochę rozumieli je, te zwierzęta, które żyją wśród nas. On sam hoduje owce, kozy, przepięknie tutaj opisuje to wszystko. Mówi na temat swojego kota Wasyla, taki przekaz bardzo literacki, choroby kota, którego musiał uśpić, te jego przeżycia. Następne opowiadanie, Suka, również bardzo piękne. No tutaj nam się nasuwa z kolei Kundera. I wiele, wiele takich
jest rzeczy, na które my sami czasami zwracamy uwagę, czasami odczuwamy podobnie, ale no, nie potrafimy tak poetycko, tak pięknie, tak literacko, takim soczystym językiem tego przekazać. Natomiast on o tym mówi, mówi pięknie i to się naprawdę chce czytać. Ja sama kilkakrotnie miałam podobne zdarzenia, o których on tutaj opisuje. Wracałam z Wilna z wycieczki i samochód przed nami potrącił sarnę. Ta sarna klęczała w zasadzie na przednich nogach. No, ból musiała odczuwać straszny. On opisuje o podobnym zdarzeniu, że też kiedyś wracał nad ranem i właśnie widział klęczącą na poboczu sarnę z połamanymi nogami. I mówi o tym właśnie, że zwierzęta cierpią w milczeniu, żebyśmy o tym pamiętali. Jeżeli będziemy widzieć taki przypadek, nie możemy przejechać obojętnie, ale coś z tym zrobić. On pojechał do weterynarza, który po prostu najprawdopodobniej no coś albo uśpią tą sarnę, albo będą ją leczyć. No w każdym bądź razie tego przypadku nie zostawił tak sobie. Twierdzi, że właśnie to pustkowie powoduje to, że on jest w stanie się skupić i widzi ten świat z innej perspektywy. Nie ma telewizora, a sam jak mówi, no coś trzeba robić, więc po prostu bardzo dużo czyta. I tak jak na samym wstępie wspomina, że książek znam więcej niż ludzi, ale wcale mi to nie przeszkadza. I życzę również Państwu, jeżeli czasami macie właśnie jakieś chandry, czy no nie możecie sobie ze sobą poradzić, po prostu sięgnąć po książkę. Serdecznie polecam.